Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Black Tail. Czym jest Black Tail? Black Tail jest grą przygodową, która bardzo przypomina mi Fable. Za moich czasów, gdzie jeszcze gry były na płytach i tym podobne, Fable było grą dosyć przełomową. Mieliśmy tam wybór ścieżki dobra i zła, mieliśmy w sumie po części otwarty świat. No i fajną fabułę i to samo widzimy w Black Tail. Gramy tutaj młodą łuczniczką, która będzie próbowała znaleźć siostrę i obronić las, z tego co czytałem na Steamie. No i co kochani, żeby zbyt nie przedłużać, tutaj są teksty w języku angielskim, są też w języku polskim co prawda, niektóre tylko. Ale to zobaczycie już w trakcie gry. Czytać wam tego nie zamierzam, bo napisy są jak najbardziej dobrze widoczne, a myślę, że takie moje tutaj gadanie podczas rozgrywki byłoby dosyć słabe. No, tło napisów damy jeszcze może na 9, żeby tylko było dobrze to widoczne. No i co? Zacznijmy. Nową grę. Grałem w tą grę pół godzinki, jakieś nawet chyba niecałe, żeby zobaczyć w ogóle, czy opłaca się to nagrywać, ale gra tak mnie cholernie wciągnęła, że gdyby nie to, iż zauważyłem godzinę, która była podczas nagrywania, to pewnie grałbym dalej i dalej, zapomniał w ogóle o nagrywaniu. Więc tak, gramy w języku polskim. Sam uczę sobie zostawimy, napisy też sobie zostawimy. Gamma 100%, żebyście lepiej widzieli. I tu mamy dwa tryby gry. Mamy przygodę i fabułę. Ale ogólnie zagramy sobie w przygodę, żeby troszeczkę było więcej rzeczy do roboty. No i zacznijmy. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. It was well past curfew. My sister sneaked out of the village. I followed her, as I always did. I took my bow. No i już jesteśmy w tej pięknej, naprawdę pięknej grafice. Jest tak to pięknie zrobione, że to jest po prostu, no, szok. Dobra, interakcja, wciśnij E. Yaga! I'm coming. Something's ahead. Wciśnij kółko, aby stratować wodnika. Mamy tutaj zryw, w sumie umiejętność. I jak widzicie, sporo dosyć tutaj elementów RPG będziemy mieć, ale to mówię, pokażę wam po w sumie tym intrze, które teraz mamy. I always make arrows myself. This time wasn't any different. All I needed was some sticks and feathers. Ile ja się tutaj nalatałem, żeby znaleźć te strzały, ile ja się tu nalatałem, to jest po prostu komedia. Wiecie, nie wiedziałem na początku w ogóle, jak to wygląda i tak dalej, więc no, do tego miałem z tym problemy. Ale potem już jest inny sposób na tę piłkę. Oczywiście wam pokażę to wszystko, jak to wygląda. No, gra jest po prostu świetna. Dobra, zróbmy strzały. Zora is always up to something. Can you see it? See what? The tree. The red oak. The red oak. Łucznictwo. Szybki strzał, wciśnij lewy, aby wystrzelić na bliski dystans. Daleki strzał, przytrzymaj, aby strzelić na daleki dystans. Potężny strzał, przytrzymaj lewy, do naładowania, aby strzelić na daleki dystans, zadając krytyczne obrażenia. Przytrzymaj prawy, aby wycelować, przytrzymaj R, aby anulować strzał. We've often used it for target practice. Take a good look at it. If anything bad happens, always head straight to the red oak. I will meet you there. Zora? Was it you? Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path?
No i właśnie, tutaj mamy ścieżkę mroku i ścieżkę światła. Ja wziąłem poprzednią ścieżkę mroku, ale jeszcze nie zauważyłem dokładnie, co możemy tutaj zrobić. Aczkolwiek nadal będę chciał podążać ścieżką mroku. I just want to survive. No matter the cost. I always tried to think about what's good for me. Trying is all you could ever do. What's wrong? You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. How much longer you want to be a nobody? You just follow in your sister's footsteps. How far will you go when she's not around? Zora's got a plan. She always has one. It's time you had a plan. You want to hide here in the woods? You can't hide from Baba, princess. I just need to find the red oak. The red oak. If anything bad happens... Stop it! Then forget the goddamn oak! What you really want to find is... the hut. What? I... Is it drilling into your little head? The hut. The hut! Just another bad dream. I haven't had a good night's sleep since Zora went missing. I think I finally know where to look for her. But first I have to get some food to get my strength back. No właśnie, jestem ciekaw, czy zauważyliście jakieś powiązania, czy powiązania? Podobieństwa co do niektórych rzeczy. Grimoire, ciśnij J. Czarny ogon. Jaga męczyły przedziwne sny. Słyszała w nich wołanie siostry. Widziała czerwony dąb, bezpieczną kryjówkę, gdzie spotykały się w mrocznych czasach. Słyszała niepokojące głosy, mówiące, by odnalazła chatę. Oskarżona o konszachty z wiedźmą Babą i wygnana z osady, postanowiła wyruszyć z misją odnalezienia siostry oraz przyjaciół. Ale najpierw musiała coś zjeść. Kochani, czy zauważyliście jakieś podobieństwa, bo... I keep having nightmares since Baba the Witch started snatching kids from the village. Volko, Slavica, Dragoi. Bo mi mega ta postać przypomina Kindred z League of Legends, naprawdę. Po prostu wręcz identico. I nie wiem, czy tak samo kojarzycie Huntera z Dead by Daylight. Też mi strasznie to przypomina w sumie... Dlatego też chciałem pójść mroczną ścieżką, żeby to jakoś tak sobie dopasować do całej tej historii. Dobra. I co my musimy najpierw zrobić? Musimy upolować coś do jedzenia. Ja sobie tutaj poszukam przy okazji jeszcze jakieś surowcy, bo oczywiście strzały nam wszystkie pozabierali. No i tak, tu już widzimy w prawym górnym rogu, że mamy opinię złą. To mi się bardzo podoba tutaj. To strzelanie do zwierzątek. Moralność. Twoje wybory mają znaczenie. Właśnie, każdy nasz wybór ma znaczenie. Ale oczywiście ja chcę być tym złym. Dobra. To idziemy, ruszamy. A możemy strzelić do jeża? Możemy. Ja ostatnio mu tu pomogłem z tym jabłuszkiem, ale... I coś zjedliśmy. No mówię, jestem ciekaw, jaka będzie ta ścieżka zła. A nie chcę się w sumie mieszać pomiędzy dobrym a złem, bo wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dlatego chcę po prostu być cholernie złym tutaj. Nie wiem, czy to ma jakiś wybór. Na endingi, które poznamy, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Chodź tu, ptaszku. Mam jakieś kryształy przy okazji. O, tu jeszcze leży. Tam zaraz pójdziemy. Przy okazji chcę sobie tutaj pozwiedzać.
I właśnie, o co mi chodziło z tym językiem polskim na początku, co do was mówiłem? Bardzo mnie to zaskoczyło, mega mnie to zaskoczyło. Występują tutaj takie boboki. I te boboki to są tak jakby oczy lasu. I co jest śmieszne, ogólnie ta gra jest utrzymana w języku, oczy w języku, w stylu słowiańskim. Dlatego się dziwię, dlaczego nie jest tutaj, nie ma tutaj dubbingu polskiego. To jest bardzo dziwne. Mówię, bardzo by się tutaj przydał język polski, naprawdę. Myślę, że pasowałoby idealnie. No ale cóż, niestety, nie ma. I te boboki, z tego co nam gra potem będzie tłumaczyć, mogą nam się przydawać. No właśnie, pajączki. Z tego możemy zrobić antidotum. I sobie właśnie to zrobimy w sumie. Żeby jakoś głupio nie umrzeć. Dobra, strzały mamy. To co, idziemy dalej. These monsters trap birds just for fun. And try to force them open. Could have set the bird free. In a way I just did. No właśnie, będziemy źli jak cholera. Będziemy źli jak cholera. Dobra, gdzie my jesteśmy? Bo na pewno nie na dobrej ścieżce. O, bobok. Ciekawe, że tutaj zrobili to właśnie głosy polskie. Dobra, wypadł nam ząb. Dawaj, dawaj, piórka się przydadzą. Dobra, wychodzimy stąd. Będziemy się dalej już tu bawić. O, no moment, coś tu było. To były strzały. No ale cóż, jestem tym zbieracza. Ja jestem typem zbieracza. O, nie trafiłem. No dobra, masz darowane życie. I zrobiliśmy kółeczko. Zrobiliśmy kółeczko. Idziemy teraz na naszego jelona. Wow! Ale go nie ruszyło. Za tymi bobukami rozglądam, ale wiadomo, mogę coś przeoczyć, więc w razie czego piszcie w komentarzach, chociaż nie wiem, czy to jest backtracking i będziemy mogli się cofnąć. A nuż może. A nuż może. Dobra, jeleń poleciał w tą stronę. Jeleń poleciał w tą stronę, przy okazji możemy się z jakimiś patykami porozglądać, bo patyków też mamy mało. Może nie mało, ale możemy mieć więcej. No, wilku mowa. Village. I can't go back. Not without Zora. No i pływać też nie potrafimy, sprawdzałem, tu się umiera. Więc nawet teraz nie próbuję. Na jednym strzale się nie skończy. To skończy się na dwóch, spokojnie. W Valheimie takie elonki to bierzemy na hita. Więc tu więcej nie ma. Jakieś boboki, cokolwiek. Korci, no korci. Oż ty gnoju, nie, tobie nie podaruję. Tobie nie podaruję.
Dobra, bo boków żadnych nie widzę. Wejść też nie widzę żadnych innych. Podążamy za Jaronkiem. Tam się prosiłeś. Było się nie blokować. Jest tutaj. Your blood won't go to waste. It shall flow through my heart forever now. Because we are one. Przyrzędź mięso na to bliskie. Now meat goes over the fire. I'm hungry. Jak dla mnie, ty sporo tego mięsa zostawiłaś. No właśnie, jak wygląda mapa? Mamy tu już jeszcze jakąś legendę. Znaczniki, leże grzyba, skarbnik, idol bliźniąt. Czarny kot mnie interesuje. Bo tutaj ten czarny kot, nawet w tej chwili, tutaj mamy łapkę od czarnego kota. I mega, mega mnie to interesuje. Dobra, więcej boboków nie widzę. Czołg też nie ma. O, widzę boboka. Gdzie ty spadłeś, przyjacielu? Nie mów, że zostałeś na górze. Ja pierdzielę, naprawdę. Tamtąd nie wezmę. No cóż, trudno się mówi. People have always accused me of helping Baba. Called me a freak. When Zora disappeared too, there was nobody left to keep the angry mob away. So, here I am. Finding my sister is my only option now. I need to get to the Red Oak. Gotowanie. Użyj AD, aby łapać płomienie. To jest ciekawe bardzo. Musimy łapać płomyczki. Stany. Ikony statusu gracza przedstawiają różne tymczasowe stany wpływające na Jagę. Niektóre mają pozytywny wpływ. Regeneracja, pośpiech, skupienie. Inne coś negatywne. Zatrucie, spowolnienie, oszołomienie. For a lost sister. Was it Phasma? A lost spirit? Już widzicie, co się dzieje, jak się spadnie do wody. No ja to właśnie znów zrobiłem po raz drugi. Co to jest? Weavers of life keep on spinning my thread. To jest zapis. Oli moli. O kurcze. No wcześniej tego nie używałem, więc nie wiedziałem nawet o tym. Ale teraz już wiem. To jest zapis stanu gry, ale dziwne, bo w teorii wyjść możemy w każdej chwili. Czyli chyba tak naprawdę zapis tutaj jest tak jakby w ramach zginięcia. Boboki. Boboki to enigmatyczne stworzenia. Widzą i słyszą wszystko, co się dzieje w lesie. Być może zechcą skomentować twoją wyprawę, jeśli postanowisz je strącić. Ich pozostałości, szeloki, są cennymi składnikami alchemicznymi. Widzę cię. Jeden bobok. Nie widzę dziada. Gdzie ty jesteś? Tu jest. Mam cię. Where are you leading me?
Ja widzę, że tutaj coś może być nawet. O tak, ej, dobra, trzeba to rozwalać. O, pajęczak, dawaj oko. Dawaj oko. Już nic nie ma, nic nie ma. Jeszcze niedługo będę miał dla was kolejną grę i to z serii w sumie troszeczkę horroru. Ponieważ znalazłem nowe SCP-5K, bodajże coś takiego. I to też będę chciał nagrać, może w jakimś koopie. Oh no. It's the hut. The one we saw 3 years ago. The same that haunts my every dream. I'll just sneak a peek. Look for any sign of Zora. To jest śmieszne, te ptaszki można sobie normalnie strącać. No to jest barszcz Sosnowskiego. Chyba. Mnie bardzo podobny. Przynajmniej bardzo podobny. Kryształy się przydają do antidotum. Jakieś patyczki, no właśnie. Bo trochę tego tałatejstwa już zużyliśmy. W ogóle jest. Kolejny pająk. I po pająku. Nie wejdę niestety. Dobra, tego pana trzeba też zabić. Kolejne patyki. Piórka. Dobra, jeszcze garnki rozwalimy. Pokusi, diabelstwo kusi. Wchodzimy na górę. Pokłoń się przed panem domu. Ładny kot. Czarny jak nie wiem. Jakaś jedynka. Nie wiem, co ona oznacza. Można go głaskać. Fajnie. My mask. It's trembling. Co to jest? To jest mapa, tak? Zbadaj chatę. No i czarny kot jest zaznaczony. Co te czarne koty dają? Kocioł. Nowe umiejętności możesz odblokować przy kotle. Każdy przepis wymaga innych składników. Niektóre umiejętności są zablokowane i wymagają unikatowej i zaginionej strony do uważenia. Ciśnij E, by dowiedzieć się więcej o umiejętnościach. Masz już jedno serce, możesz teraz uważać eliksir zdrowia. Dobra. Trwale zwiększa maksymalne zdrowie. Zwyczajne drewniane strzały. Zryw wskaza czas odnowienia zrywu. No ale niestety nie mamy miodu jeszcze. Słuchaj, zablokowane. Tutaj sporo potrzeba. W ogóle nawet nie możemy tego zrobić. Trzy zęby. No to eliksirek zdrowia. No właśnie, i tutaj mamy resztę rzeczy. Moralność. Dobre lub złe uczynki wpływają na twoją moralność. Twoja moralność wpłynie na dostępne umiejętności. Jest pewne miejsce, które cię osądzi, zmieniając twoją moralną postawę za każdym razem, kiedy je odwiedzisz. No i tak. W tej chwili... A w sumie nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na złym. Jesteśmy znacznie na złym. Znaczy, no może nieznacznie jakoś super hiper, ale
Ale trochę tak. I każdy z tych bonusów, czy każdy z tych statusów dają nam bonusy. Na przykład zapewnia małą szansę, że zabici wrogowie poszły krwawą kulę. Nie wiem, co to jest krwawa kula, ale spoko. Pozyskujesz więcej surowców ze środowiska. Pozyskujesz jeszcze więcej surowców ze środowiska. Maksymalne. Aha, czyli krwawe kule są te, które odnawiają zdrowie. No to nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale okej. Całkowicie oddaj się tej ścieżce. Almanach. Szelok. Fizyczne pozostałości po beboku przypominają szyszkę. Beboku mi przeszkadza, gdy się do nich strzela, więc rób co musisz, by zdobyć szeloki. Mamy trochę rzeczy innych. Jeżeli chcecie sobie to przeczytajcie. To bardziej takie rzeczy informacyjne, nie? Że na przykład to nam daje zdrowie, z tego możemy zrobić na przykład miksturę antidotum. I zabitych wodników, ewentualnie z kryształowych struktur. W dziczy kryją się pająki, to że z nich się ogólnie to zdobywa. Zastrzymy to są chyba najcenniejszym surowcem w krainie. Wiele gatunków uważa je za rarytas, a niektóre traktują nawet jako walutę. Nikogo chyba nie zdziwi, że miód produkują pszczoły. Ofiara dla kapliczek i składnik alchemiczny. Rośnie w dziczy, jego czerwona barwa wyróżnia się na tle okolicznej flory. Drewno. Do strzał. I pióro też do strzał. To sobie będziemy czytać już jak nam się to trafi. To bez wątpienia ciekawe miejsce, resztę zachowam do siebie na razie. Czerwony dom. Bezpieczne schronienie przed wszechobecnym chaosem. Tak przynajmniej było kiedyś. Jaga i Zora uciekały tu, gdy sytuacja wystawiała się nie do zniesienia. Wioska. Ludzka osada leżąca po drugiej stronie jeziora. Miejsce pełne gorzkich wspomnień. Wygnanie Jagi będzie trwać, dopóki nie odnajdzie ona Zory. Dobrze wie, że do tego czasu nie ma wstępu do wioski, a może nigdy nie będzie miała. Nagroda dla zuchwałych, aha. Dobra, no ale to mówię, będziemy sobie oczywiście czytać już dalej. Tego jest sporo, więc się nie opłaca aż tak tego czytać. A to są właśnie almanachy. Again, but this is not a dream. Well, shit, it isn't. Surprised? Don't you remember all the times I saved your ass before? Better get used to it. This time I'm gonna stay for a good while, princess. I'll also help you get out of this mess you're in. The roots have overgrown this place. Ugh. We'll deal with it. Oh, is this... The one who watches over the world. But look what's happened to him. And to the world. Let him feed off of what you've brought. Press the seal. The seal? Your mask. Podążaj ze ścieżką z okruszku. No i właśnie samo imię postaci dużo nam mówi, prawda? Jaga. Baba Jaga. Ciekawe, no ja tutaj skończyłem. W tym właśnie miejscu skończyłem swoją podstawową rozgrywkę. Ścieżka z okruszku. Gdzie to jest? O, kot. A trail of crumbs? Those goddamn kids always get their crumbs in the yard. No właśnie, jak w bajce o babie Jadze. Gdzie nas to doprowadzi? See the vines? Fokus odbicia, wciśnij F. Whoa. Not bad.
Pokusy zero. Ciekawe. Tu już mnie nie było, więc teraz już gram na ślepo. Więc tak jak mówiłem, około pół godziny rozgrywki. Dobra, moi drodzy, ale może zrobię tutaj delikatny polsat, ale zrobimy sobie tutaj przerwę. Moi drodzy, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach nie pamiętam nazwy. Nieważne, trzymajcie się. Hej, hej.